14 grudnia i udało się. Mamy lodowisko w Domaniewicach. Z nami Mieczysław Szymajda. To jest wciąż... Centralny Ośrodek Sportu w Domaniewicach. Tak, ale w Domaniewicach, czyli to jest w centrum Polski, można powiedzieć. No jest mróz, jest lód, tak jak powiedziałem. Pogoda rządzi nami. No i to tyle. Ale samo lodowisko się nie zrobiło. Samo się, tak, na pewno nigdy się samo nie zrobi. Wymagało dużej pracy przez całą noc. Tak, powiedziałem właśnie, że jeżeli... Pięć warstw lodu pan wylał. Pięć warstw, cienko. Mhm. A skończyłem, do tej pory kończyłem 3-4 rano, a w tym roku teraz 5:23, popatrzyłem na... Wolno zamarzało pewnie. No, czy wolno? Większe jest lodowisko też, tego prawda? Tego też nie odpowiem. Ta pogoda była bardzo przekrotna w nocy. Pojawiał się księżyc, był większy mróz, znowu chmury, opady. Dopiero nad samym ranem po odejściu ten mróz taki wystąpił większy. Taki większy. Tak, a gdyby był w nocy, to wtedy by to mi mocniej ściągało. Ale myślę, że w tą noc będzie większy i da mi jeszcze więcej wody. Będzie jeszcze... Obserwował pan prognozę? Mamy nadzieję, że młodzież trochę pojeździ, pokorzysta tutaj. Cały czas w zasadzie robię to według prognozy. Aha. Nawet według takich prób. Bo wcześniej tam sobie wyniosę na przykład 2-4 wiaderka wody, poleję i co się z tym dzieje. No, jeżeli ten dół nie jest też tak zamarznięty, mały mróz, no to tutaj nie ma szkoda sensu. Pracy, nie ma szkoda sensu. Pracy, szkoda wody, sensu. Bo to ona odpłynie. Tak. A chodzi o to, żeby jak najwięcej młodzieży korzystało. I dzisiaj już na lekcji, które klasy przyszły? Dwie szóste. Dwie szóste klasy szkoły podstawowej. Trening panczenistów też już dzisiaj będzie pierwszy? Czy w weekend? Kiedy będzie pierwszy? Na pewno wieczorem. Nie. Już dzisiaj pierwszy trening będzie. Nawet i na WF-ie, kto na tych panczenach potrafi jeździć, to zakładamy też i też się uczą jeździć. Ale łyżwy dla tych, którzy chcieliby przyjechać z Łowicza, z okolic, do Maniewic, są do wypożyczenia i w jakich godzinach można będzie korzystać? Pełna kotłownia, praktycznie. Kilkaset par czeka. Tak jest, kilkaset par. No i cały czas ja tu jako od 8 jestem, tu od 8 rano można nawet. Do której? Do 20? Do 22 spokojnie. Nawet do 22. Tak, bo mamy oświetlenie. Czyli trzeba korzystać. Można jeździć i korzystać z tego dowolnie.